Frekwencja w drugiej edycji kursu samoobrony dla kobiet zaskoczyła wszystkich. W pierwszej edycji uczestniczyło około 30 kobiet. Zajęcia były na tyle udane, że ta liczba teraz się podwoiła. Jestem naprawdę mega, mega dumny i szczęśliwy z tego, jak przebiegała nasza współpraca, jak ten kurs się zakończył. No bo mówię, nie chciałem nauczyć ich tysiąca technik, chciałem nauczyć się podstaw, które świetnie zrealizowały. Jestem naprawdę mega szczęśliwy. Dał mi przede wszystkim umiejętności techniczne, plus 10 do pewności siebie, plus 10 do super relacji z grupą, z dziewczynami, które się tutaj zgromadziły, i plus 10 do sportu, jakim jest brazylijski jiu-jitsu, na podstawie którego uczyłyśmy się samoobrony. Wszystkie uczestniczki kursu nie kryją swojego zadowolenia i podkreślają, że zajęcia dały im coś więcej niż tylko same techniki samoobrony. I pomyślałam sobie, warto spróbować. Przyszłam zupełnie bez kondycji. Teraz po tym czasie stwierdzam, że jest po prostu super, kilogramy lecą w dół, a zajęcia są dostosowane, więc myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie. Atmosfera super i myślę, że warto w ogóle podziękować, że taka inicjatywa wyszła, że coś takiego jest, że mogliśmy wziąć w tym udział za darmo całkowicie. Więc ja czekam, bo ja akurat jestem grupa początkująca, więc ja w czwartki ćwiczę i czekam. Każdy czwartek jest mój. Myślę, że wiele dobrego humoru tutaj wynosimy, co daje bardzo dużo energii po prostu na co dzień. Myślę, że z trudnościami lepiej nam się zmierzyć. Jak tutaj poćwiczymy, to potem jest trochę łatwiej. Chyba już będziemy umiały się obronić. To jest chyba taka podstawa, bo chyba nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, co robić w takiej sytuacji, a teraz już wiem. Warto też zauważyć, że w kursie uczestniczyły mamy ze swoimi córkami. Spodobała mi się tutaj atmosfera, jak trenerzy przedstawiając, co mamy robić, że nie ma, że jest wszystko tak z nerwami, tylko ze śmiechem wszystko robimy. Nic nie boli? Czasem mam zakwasy. Ala ma podobne zainteresowania, bo chodzimy tutaj na samoobronę, biegamy razem, jeździmy razem na rolkach, to jest super sprawa. Po prostu fajnie, jak rodzic i dziecko mają wspólne pasje, bardzo fajnie. Wtedy to też rodzica i dziecko bardzo zbliża do siebie. Integracja środowiska to kolejna wartość przedsięwzięcia, ale i to nie zawsze przychodziło łatwo. Co było trudne? Chyba zdyscyplinowanie dziewczyn, ponieważ one wszystkie są tak ze sobą zaprzyjaźnione już teraz, po drugiej edycji, tak się lubią, że dużo rozmawiały, ale w ostateczności wszystkie były bardzo zdyscyplinowane, słuchały trenera, robiły tylko to, co trenerzy nam kazali, stąd właśnie wysoki poziom zdobytych umiejętności. Kurs samoobrony został zorganizowany w ramach kampanii społecznej Stop Przemocy Wobec Kobiet. Muszę powiedzieć, że ten kurs to naprawdę ogromny sukces dla nas wszystkich, nie tylko dla Tomka Szczerka jako trenera, ale również dla mnie jako koordynatorki tego programu, ponieważ na początku tego roku miałyśmy już pierwszy taki kurs. W tamtym kursie wzięło udział 30 kobiet, no ale tutaj pobiłyśmy rekord swój, ponieważ w trakcie tego kursu uczestniczyło 60 kobiet. Także byłyśmy podzielone na dwie grupy, grupa podstawowa i grupa zaawansowana. A już od wtorku rusza kontynuacja zajęć organizowana tym razem przez klub Szczerek Fight Team Kołobrzeg w ramach systemu treningowego Gracie Bacha pod nazwą Bacha Fit.